Dobra, zaczynam. Dzień dobry. Zapowiem tylko. A przepraszam, dobra. Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie zaprezentuje autor Robert Konieczny, KWK Promys. Dziękuję za zapowiedź. Przechodzimy do tematu, tak? To jest wygrany konkurs. Wygrany konkurs na budynek muzeum, który stał się troszkę czymś innym niż tylko budynek. Generalnie ciekawa historia tego miejsca, bo przed wojną dokładnie w tym miejscu znajdował się kwartał Kamienic, bardzo fajne miasto zresztą, Szczecin. W czasie II wojny światowej w wyniku nalotów bombowych ten kwartał przestał istnieć i kiedy Szczecin z dnia na dzień stał się polskim miastem, w tym miejscu już istniał taki przypadkowy pusty plac. Na domiar złego zginęli tam ludzie w grudniu 70 roku. No i od tego czasu stało się to miejscem pamięci. Stąd w ogóle ta idea, żeby ten konkurs ogłosić. Kiedy myśmy tam przyjechali po raz pierwszy, zobaczyliśmy właśnie taką sytuację. Z prawej strony pomnik Anioła Wolności, budynek komendy policji, a tutaj z lewej miała powstać filharmonia autorstwa Barocy Weiga. I myśmy już wtedy wiedzieli, że ten budynek będzie ikoną Szczecina, Polski, okazało się, że Europy. No i stwierdziliśmy, że musimy z tym naszym projektem raczej zejść na drugi plan. I pojawił się taki pomysł, ażeby połączyć dwie sprzeczne tradycje tego miejsca. Właśnie ten przedwojenny kwartał z lewej i powojenny plac. Popatrzcie, to jest zapis idei. Mamy tutaj z lewej przedwojenny kwartał, powojenny plac. No i prawa strona pokazuje nasze rozwiązanie. Taką hybrydę urbanistyczną, która zarówno jest kwartałem i placem. Placem tam, gdzie tego potrzebowaliśmy, czyli tam pojawia się przedpole przed filharmonią i pojawia się przedpole przed kościółkiem, a tam, gdzie mogliśmy zaznaczyć jakby ten dawny kwartał, ten plac łagodnie się wypiętrza i z prawej strony powstaje narożnik, w którym ukryte jest wejście do muzeum, a z lewej strony jest taka łagodna górka, która odgranicza nas od gęstego ruchu ulicznego. I co ważne, miało to być miejsce takie monumentalne, miejsce pamięci, a my stwierdziliśmy, że przy okazji chcielibyśmy stworzyć taką przestrzeń, która będzie ważna dla miasta, bo w Szczecinie czegoś takiego nie ma. Nie ma tak naprawdę, nie było wtedy takiej porządnej przestrzeni publicznej, gdzie ludzie mogliby z niej naprawdę korzystać. I stwierdziliśmy, że całemu temu założeniu, zarówno jak gdyby na placu, jak i wokół, przyporządkujemy jeden materiał spójny, beton. To są jeszcze plansze konkursowe. Zauważcie, że posadzka jakby placu przechodzi, zgrywa się z podziałami na elewacji. Całość sprawia wrażenie, jakby była zbudowana z takich wielkich monolitycznych brył. Kiedy spojrzymy z góry na to całe założenie, to ciężko odgadnąć, gdzie to w ogóle muzeum się znajduje, tak? Dopiero rzut parteru, przekrojony rzut parteru pokazuje, że to jest niewielki obszar tego placu, dlatego że myśmy złamali założenia konkursowe, wykroczyliśmy poza nie, bo uznaliśmy, że warto. Na szczęście, jeżeli jakby przychyliło się do tej naszej decyzji, wygraliśmy, ale nie dostaliśmy większego budżetu na zrealizowanie tego budynku, pozostał taki sam. Pod ziemią jest ekspozycja, co najlepiej pokazuje przekrój, bo parter praktycznie jest przedłużeniem tego wszystkiego, co dzieje się w mieście, placu, ulicy. Spójrzcie już na zdjęcia z realizacji. Po prawej stronie znajduje się filharmonia. Tutaj centralnie widać nasz budynek z tym placem na dachu. I to jest to wypłaszczenie, o którym mówiłem. To jest to przedpole przed filharmonią. Dokładnie to samo dzieje się przed kościółkiem. I kiedy patrzymy na to całe założenie od strony filharmonii, to widzimy z prawej strony tą łagodną górkę odgraniczającą od ruchu ulicznego, a z lewej strony jest właśnie to wypiętrzenie z dwoma wejściami do muzeum, zarówno od strony placu, jak i od narożnika, od skrzyżowania. Wejście w ogóle do muzeum, bo o tym też chcę powiedzieć, jest ukryte za ruchomymi takimi obrotowymi elementami. Tu widać, że zainspirowały do zabawy jakąś tam szkolną wycieczkę. I co cholernie ważne, ten budynek zależało nam na tym, żeby był absolutnie czysty. Zarówno jakby na elewacjach, ale też na placu, z bardzo prostego powodu. Nie chodziło tylko o estetykę, chodziło o to, że to miało być miejsce absolutnie użytkowe dla każdego. Instalacje nie miały przeszkadzać. To było bardzo, bardzo trudne i równie trudne było namówienie naszych instalatorów, żeby się w taki sposób zareklamowali tym z budynkiem, zresztą w architekturze Murator. Jeżeli zejdziemy z powrotem na ten poziom wejścia, to widzicie teraz jak gdyby tą przestrzeń, która praktycznie ta część muzeum jest połączona z przestrzenią ulicy, z przestrzenią placu, a tutaj ciut wyżej widzimy ten poziom górny.
I co ważne, kiedy podchodzimy do tego budynku, bo specjalnie chcę o tym powiedzieć, to ma znaczenie, jak gdyby, jeżeli chodzi już o kształtowanie placu. Widzimy jakby to założenie, że te podziały wchodzą do środka, mamy ten jeden monument, ale widzimy też wejścia do ekspozycji. Dlaczego o tym mówię? A mianowicie widzicie tutaj to zejście. Ta ekspozycja łączy w sobie historię i sztukę współczesną. I co ważne, plac u góry jest bardzo często wykorzystywany na to, ażeby robić tam wystawy różnego rodzaju. To on jest cały czas bardzo aktywny. I ciekawostka polega na tym, że wyjścia na ten plac dla muzealników, w ogóle ludzi, którzy się to, prowadzą to muzeum, znajdują się, prowadzą jak gdyby w tych samych miejscach, gdzie się wchodzi, wychodzi. Tu widzi taki negatyw wejścia i wyjścia. I wychodzą tędy, wychodzą jakby tą stroną, która również jest zamykana tymi obrotowymi elementami na plac. I tu co chwilę jakieś rzeczy się dzieją. Ja sobie wtedy pomyślałem, nigdy o tym nie mówiłem, to jest taka dygresja, że fajnie by było, gdyby oni nie musieli wychodzić przez te wyjścia, tylko gdyby było takie bezpośrednie wejście, tak jak te nasze obrotowe ściany, nawet gdyby się kawał placu podnosił i kurczę, wychodzimy nagle na zewnątrz i jesteśmy bezpośrednio z tą sztuką w mieście. Tak? Oczywiście budynek publiczny, takie pomysły, to chore, to tego się nie da zrobić, ale uwaga, udało się nam to zrobić już w przestrzeni, czy w projekcie na bunkier, który nie jest realizowany w Krakowie, a realizujemy w tej chwili budynek Plato w Ostrawie, który właśnie dokładnie tak działa. Te ruchome elementy powodują, że artyści z tego budynku niejako na skróty wyjdą ze swoją sztuką w miasto. To taka dygresja, jak gdyby, że trwa jakaś ewolucja projektów, ewolucja myślenia, ale wróćmy jakby na ten nasz plac. Moi drodzy, kiedy muzeum się zamyka, tak naprawdę życie na jego powierzchni toczy się dalej. I na tym oczywiście nam to zależało. Tutaj dzieciaki jeżdżą na rowerach, na rolkach, tam cały czas tętnie jak gdyby takie trochę sportowe życie i nie tylko. Zimą to jest praktycznie jedyna górka w mieście, także sam tam jeździłem na sankach, nawet próbowałem na nartach. Chociaż to był taki trochę joke. Tylko, że miasto było przyzwyczajone i chciało tylko takich wydarzeń. I tylko na takie wydarzenia mieliśmy zgodę. My oczywiście dostaliśmy zakaz stosowania posadzki, po której da się jeździć. Myśmy to przefrosowali fortelem. To była długa walka. Mieliśmy zrobić bruk. Ale co najważniejsze, to nie tylko ta posadzka potem okazała się problemem, ale cała topografia tego placu. Popatrzcie, pierwsze wydarzenie rocznicowe i od razu totalny skandal. Dlaczego? Najważniejsi stoją na dole, najmniej ważni u góry. Wojsko na tym krzywym placu nie potrafi maszerować, żołnierze się przewracają. Tak? Katastrofa. Prasa o tym pisze. My gorące telefony tłumaczymy, jak ich ustawiać, że to zaaranżujemy na nowo. Nie było łatwo. Ale kombatanci największy problem mieli ze skejtami, którzy ich zdaniem bezcześcili to miejsce pamięci, to święte miejsce. I my długo jakby uczestniczyliśmy w takich rozmowach z nimi, żeby te środowiska się jako zjednoczyły, jakoś pojednały. Jak widzicie, sam w tym miałem czynny udział. Ale najbardziej się cieszę z tego, że ten nietypowo ukształtowany plac, wreszcie miasto zrozumiało, że można wykorzystywać go na fantastyczne eventy. Tam już nie demontują sceny, tam cały czas są koncerty albo jakieś pokazy filmowe. Ja na to byłem zaproszony, nie pojechałem, bo nie mogłem. Jak zobaczyłem wieczorem to zdjęcie na Facebooku, to zadzwoniłem do konstruktora i się go zapytałem, słuchaj, jakie myśmy tam obliczenia przyjęli na tym placu, bo troszkę zemdlałem. W każdym razie ludzie też sami się tam jak gdyby gromadzą, to jest akurat Czarny Marsz, znaleźli takie miejsca, gdzie nie muszą się w ogóle skrzykiwać, tylko gdzie po prostu przychodzą i to żyje swoim życiem. Tak? To jest akurat najświeższa historia, która, no, przynajmniej ja miałem nadzieję, zakończy się jakimś happy endem, nie zakończyła się, ale ciągle mam nadzieję, że te starsze osoby, które tutaj sobie mogą siedzieć na tych ławeczkach, bo te wszystkie drzewa zostały zachowane na tym placu, myśmy to wszystko, to co tam było, przesadzili z powrotem. Ci starsi ludzie będą mogli patrzeć na te swoje wnuki, które mając, mamy wolność, mogą sobie cały ten plac zarysowywać kolorową kredą, zrobić tam jakiś wielki kolorowy ornament. Nikt na nich nie będzie krzyczał, bo są takie zakusy, że za chwilę ma nie być zgody na to, że to znowu ma być miejsce pamięci. No, akurat taka ekipa doszła do władzy niestety. Pozwolę na dygresję. Ale moi drodzy, stworzyliśmy taką ramę, że kiedy pada deszcz, on to wszystko zmywa, no i pozostaje to miejsce takim miejscem czystym dla właśnie kolejnych wydarzeń, eventów. Ja chciałem zakończyć to jednym zdjęciem. Dzisiaj kolega Michał Lisiński, zresztą współautor tego projektu, mnie przesłał. Mówi, Robert, pokaż tę fotę. Pokaż tę fotę. To akurat była akcja zarówno w Filharmonii, jak i na naszym placu na rzecz jak gdyby wsparcia tego, co się dzieje na Białorusi.
Ale dla mnie ta fałka znaczy to, że dla nas też jest nadzieja, że jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie wspaniale. Tak? Także, moi drodzy, tyle tej mojej prezentacji. Tak, czekaj, nie ma gongu, chyba się pospieszyłem. Właśnie zastanawiałem się, czy się komórka pani Weronice zepsuła. Zapraszam do zadawania pytań. Ten projekt zatoczył już taką dużą historię. Jest tak znany na świecie i ty też go doskonale znasz. Czy jest cokolwiek w tym projekcie, co teraz po tych kilku latach myślisz, że mógłbyś zmienić? Czy jest coś, co zaprojektowałbyś, o czym pomyślałbyś w inny sposób? My oczywiście co jakiś czas siłą rzeczy wracamy do tego projektu. Tak jak powiedziałem, robiąc nowe rzeczy, jakby on jest pewnego rodzaju punktem odniesienia, jakimś tam doświadczeniem. W trakcie projektu podejmowaliśmy różnego rodzaju decyzje. Tak? Z drugiej strony Filharmonii, nie wiem czy wiecie, to zresztą widać, jest piękny park. I myśmy się zastanawiali, czy na przykład nie zrobić tego parku tutaj też z tej strony. Tak? Ale uznaliśmy, że to nie byłoby racjonalne, dlatego że takich parków w Szczecinie jest bardzo dużo, a Szczecin nie ma prawdziwej przestrzeni miejskiej, publicznej. A taka przestrzeń publiczna, to co widzieliście, co tutaj się dzieje, jest... Trzeba zastosować konkretny materiał. Początkowo myśleliśmy o kamieni, to było za drogie, przeszliśmy jakby na beton. Czyli musieliśmy zrobić normalną posadzkę, która po prostu działa. I były takie dyskusje w biurze, zresztą sam je prowadziłem. Czy robimy może zieleń na tym, czy coś takiego. Tylko stwierdziliśmy, że wtedy, a już poza tym, że mieliśmy zrobić takie miejsce bardzo monumentalne, to miejsce pamięci jakby już trochę rządzi się swoimi prawami, ale chodzi o nasze własne decyzje. Trzeba było zrobić coś takiego, żeby dać ludziom możliwość wyjścia tam, wypowiedzenia się, zgromadzenia, tak? Tego nie zrobiliśmy na Trawiastej Górce. Nie byłoby szans. Po prostu potrzebowało się normalnej posadzki. I ta walka o skejtów, bo wielu mnie pyta i zagaduje, Robert, niszczą wam ten plac, że jak tam przyjeżdżasz, to ci skejci tam obijają te ławki, tak? Tam czasami zdarzyło się, że betonowe ławki zjechali do zbrojenia. To jest coś niewiarygodnego. Tak? To już czym to zabezpieczyć, jeżeli beton już się poddaje? I ktoś powiedział, kurczę, po co wy o to walczycie, jak wam niszczą budynek? Ale myśmy się bardzo stresowali jedną rzeczą, że stworzymy miejsce, które będzie miejscem nieżywym. Takim pustym, gołym. Tego, żeśmy się bali. Okazało się, że dlatego też ta walka. Uznaliśmy, że warto coś niszczyć, że warto niszczyć materię, żeby tam po prostu było normalne życie. To życie jest. Dlatego sam jakby narażałem się na to. Ja pamiętam, jak obiecałem marszałkowi, że... Znaczy sam mu zaproponowałem. My nie mamy tej nagrody za przestrzeń publiczną, tylko oddaliśmy ją miastu. Właściwie marszałkowi. Tylko poprosiłem go jedną rzecz. Słuchaj, ja ci tę nagrodę przekażę, ale nie obraź się, chciałbym to zrobić na rolkach. I on mówi, kurczę, ja sobie robię, że to tak niepoważnie zabrzmiało. Ja mówię, ale specjalnie to będzie manifest. To będzie manifest, żeby tam można to było robić, bo wtedy obowiązywał mandat 500 zł za jeżdżenie po tym placu. I tego dnia ten zapis zniknął. I tego dnia, od tego czasu, jakby tylko jest tam zapis, że muzeum nie bierze odpowiedzialności za to, jak ktoś łeb tam rozwali, okej. Ale można już tam jeździć na legalu. Oczywiście teraz są znowu zakusy, żeby tego zakazać. Ale zależało nam na tym, cieszę się, że ktoś mi wysyła jakieś zdjęcia, czasem gdzieś mi oznaczy, że kurczę, są tam na rowerach, jeżdżą sobie po tej górce, że ktoś ćwiczy na rolkach, że tam jakieś dzieciaki latają, tak? Sam jak żeśmy robili zdjęcia, to siedzieliśmy sobie, bo ten plac się fajnie nagrzewa, to siedzieliśmy na jego szczycie, oglądaliśmy sobie miasto, bo jak to jest z górką, no każdy wchodzi i patrzy, tak? Nawet nie wie co zobaczy, ale wchodzi. To ten placek jest cieplutki, on się nagrzewa od słońca i to jest fajne wtedy, że jak są jakieś eventy wieczorne, to ci wszyscy ludzie siedzą na tym i oglądają sobie filmy albo oglądają muzykę. Czy zrobiliśmy coś, jeżeli chodzi o materiał? Nie. Zrobilibyśmy to identycznie, gdybyśmy teraz projektowali, bo musielibyśmy tak zrobić, bo inaczej jakby to straciło sens. Być może to otwarcie, to mi chodziło po głowie w czasie budowy, może miałoby sens, a z drugiej strony ta wystawa jest wystawą zamkniętą, bo to jest wystawa, znaczy taką zapętloną, stałą, historyczną. Nie ma tam... Tego może mi trochę brakuje, to już bardziej chodzi o tych ludzi, którzy jak gdyby tym placem, czy tym budynkiem zarządzają. Brakuje mi jeszcze troszkę takiego fermentu, żeby nie gadać tylko o historii,
ale żeby też patrzeć gdzieś bardziej do przodu, tak? No ale to już nie zależy od nas. Robert, ja ci wejdę słowo, tylko spytam. Mówi, że nie zmieniłbyś materiału. A jaki to jest materiał? To jest beton. To jest beton? Mhm. Beton. Mhm. Tak, to, słuchaj, to tak jakbyś, jak gdybyś zaproponował komuś zmianę materiału na rynku w Krakowie. Trudno się zrobić pytanie. No. Robert, jak patrzę na Szczecin, odległość od Filharmonii do zabudowy przy Alei Żołnierza Polskiego to jest prawie 200 metrów, tak? 175, 100, 160. To jest potworna przestrzeń. Kwartał, który znajdował się w tym miejscu, no już prawdopodobnie nigdy nie będzie odbudowany. W związku z tym chyba trzeba byłoby spróbować tę przestrzeń Alei Żołnierza Polskiego zabudować jakimiś kwartałami. Przyłożyłbyś rękę do tego? Powiedz. Słuchaj, myśmy dostawali zapytania nawet z prośbą o konsultacje, bo były różnego rodzaju pomysły i ciągle się pojawiają. Tak? Szczecin jakby przede wszystkim po Filharmonii, po przełomach zrozumiał, że warto inwestować w ciekawą architekturę, bo to się po prostu miastu opłaca. Tak? Nagle wszyscy zaczęli o tym Szczecinie mówić, o takim mieście troszkę zapomnianym. No i oni jak poczuli, że ta architektura w ogóle to jest coś, no to co chwilę tam się pojawiają nowe pomysły. Myśmy tam zresztą kiedyś mieli okazję być z Giovanną Carnevali, gdzie w ogóle mieliśmy uczestniczyć w takim wielkim projekcie. Potem się pojawiła sztownia, konkurs na sztownię, ale mieliśmy uczestniczyć w wielkim projekcie urbanistycznym, jak gdyby, dotyczącym tego miasta. Tylko, że ze strony miasta nie było takiego pełnego zrozumienia urbanistyki, bo to ciągle było na takiej zasadzie jakby przedstawiane, że kurczę, zróbmy warsztaty studenckie, będą fajne pomysły i pójdziemy potem dalej. Myśmy troszkę tłumaczyli, że to akurat w tym momencie to nie jest tak. Że to trzeba naprawdę zrobić taką bardzo potężną, mądrą analizę, odnieść jakby do podobnych ośrodków gdzieś w Europie, które są podobne skalą, wyciągnąć jakieś wnioski, żeby te kierunki rozwoju były nie były jakimś tam przypadkiem, tylko żeby było jakąś taką strategią bardzo mocno przemyślaną i w dużej mierze opartą na jakiejś pewności prawie, tak? Tego nie rozumieli, bo tam ja pamiętam na spotkaniu z miastem padło hasło, że kurczę, są zszokowani, bo studenci dali fajne pomysły. Słuchamy, stąd Giovanna to było tłumaczone. Jakie? No ktoś powiedział, że to może być baza NATO. No słuchajcie, no wiesz, no to siłą rzeczy potem to się gdzieś tam rozeszło. Ale faktem jest, że Szczecin był... Ciągle jest fajne, ja lubię to miasto bardzo i lubię tam wracać, ale jest takim miastem troszkę podziurawionym, tak? Gdzie tworzy się ten nowy porządek. My, nawet wracając do tego konkursu, przecież mieliśmy tylko fragment placu do zaprojektowania i tam powstawały różnego rodzaju pawilony. I dopiero sięgnęliśmy głębiej w tę historię, bo nie było tego w warunkach w ogóle, w żadnych założeniach. I nagle, jak żeśmy pogrzebali trochę tej historii, dowiedzieliśmy, co to w ogóle jest. Co tu istniało, że to cholernie ciekawa historia, tak? No i stwierdziliśmy, dobra, teraz był trudny wybór. Albo robimy tak, jak tak, wiesz, was zresztą, jak zawsze jestem gdzieś w żyli, to potem już jest tylko kłótnia, to już lepiej, że ja siedzę tu niż tam. W każdym razie, a propos łamania założeń, no stwierdziliśmy, że okej, okay, no są takie założenia, ale można to lepiej potraktować w sumie, tak? No to ryzykujemy. Zrobiliśmy ten projekt właśnie w taki sposób. Ja dziękuję do dziś jury, że jak gdyby dało nam to pierwsze miejsce. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, z czym to się wiąże, bo nie miałem takiego doświadczenia żadnego. Przecież to był nas... Dziękuję, bo my przegraliśmy wtedy. No to teraz mam przerąbane, okej. Okay. W każdym razie to był nasz pierwszy budynek publiczny realizowany. No bez pojęcia zupełnie. Ja czasami, tak jak to architekci oczywiście mają doświadczenie, wchodzą na tarady budowy, tam sypią wiedzą. Ja byłem takim zielonym zupełnie szczawie, który czasami wygłaszał tam takie naiwne opinie, że oni się ze mnie śmiali. Tak? Że wydawało mi się, że coś można, okazuje się, że nie można, pokazywałem jakieś przepisy. Nie miałem pojęcia o tym, tak? Ale z drugiej strony w pewnym sensie może dobrze, że nawet nie znałem tych przepisów tak do końca, dlatego że myśmy robili takie rzeczy, których nie dałoby się zrobić, bo nie, na to nie pozwalały. Nie mogę, powiem tak, mam nadzieję, że doczekam tego czasu, kiedy się zmieni ekipa rządowa i będę mógł opowiedzieć o pewnej historii zupełnie bezkarnie, że nikt mi krzywdy za to nie zrobi i kiedyś o tym opowiem. Na razie nie mogę. Co zrobiliśmy?
I jak to się skończyło? To jest, słuchajcie, nie, no dobra, tak tylko zacząłem, ale nie mogę tego kończyć, bo to taki czas, że strach mówi o tym. Proszę? Tak. No ja wiem, także... Tym bardziej, że za 5 sekund skończy się czas. Ja mam nadzieję, że... Nie, ale to jest bardzo odważny projekt i całkiem zasłużenie od wielu, wielu lat doceniany. Dzięki, słuchajcie. Dzięki. Także ja rozumiem, że nie mówię teraz dalej, już jakby nie kontynuuję Arki, tylko jest zmiana i ja za chwilkę wrócę. Tak, bardzo ci dziękujemy za prezentację. Dzięki wielkie również.